Nawet najlepszy pomysł na biznes trudno będzie zrealizować bez jakichkolwiek inwestycji. Istnieją jednak lepsze metody na pozyskanie kapitału niż ta zaprezentowana przed chwilą. Jak powstało Perfect Games? Perfect Games ma swoją historię w roku 2009. Dokładnie na początku roku 2009 nawiązałem kontakt z obecnymi wspólnikami, wspólnikiem, między innymi poprzez portal internetowy odnaleźliśmy, że tak powiem, kontakt do siebie. Zaproponowałem mu współpracę. Ja posiadałem wiedzę techniczną, merytoryczną dotyczącą branży i poszukiwałem osoby, która współfinansowałaby tworzenie projektów, które wcześniej już realizowałem. Myślę, że zarabianie na pasji to jest chyba najlepsze rozwiązanie dla młodego biznesmena. Moja praca, jakby gry internetowe, gry komputerowe, internet sam w sobie, czyli branża, w której działam, w której się obracam, w zasadzie już od czasów studenckich miałem takie zainteresowania. Później jakby naturalną koleją rzeczy udało mi się odnaleźć w sytuacji zawodowej, też w internecie, też w grach komputerowych. I ostatecznie udało mi się jakby założyć spółkę. Jak ci się udało pozyskać kapitał na otwarcie firmy? Zaczęło się, tak jak wspominałem, od poszukiwania inwestora na projekt internetowy, właśnie na mój projekt gry internetowej. Zamieszczałem ogłoszenia w internecie, rozmawiałem, jeździłem na spotkania, rozmawiałem z funduszami, myślałem również o pożyczce w banku, a więc szukałem w różnych miejscach. Generalnie poszukiwania trwały około 3-4 miesięcy. I wtedy właśnie odnalazłem jakby obecnego wspólnika, który był zainteresowany jakby wkładem finansowym, współfinansowaniem danego projektu. Kilka miesięcy później pojawiła się akurat możliwość też dofinansowania z Unii Europejskiej. A co było dla ciebie największą trudnością w pozyskiwaniu kapitału? Myślę, że chyba samo poszukiwanie, bo w momencie, kiedy ja jasno określiłem jakby swoje potrzeby finansowe, jasno określiłem, ile środków jest potrzebne, żeby dany projekt zrealizować, a więc pod tym względem sytuacja była jasna. Przyznam szczerze, że w pewnym momencie jednak to poszukiwania były intensywne. Też było wiele momentów zwątpienia. Było przy 135 mailu wysłanym, który powiedzmy pozostawał bez odpowiedzi, można też stracić pewną nadzieję. No i szczęśliwym zbiegiem okoliczności udało mi się, czego efektem jest właśnie ta spółka. A co doradziłbyś początkującym przedsiębiorcom? Myślę, że ktoś, kto na przykład zakłada swój biznes w momencie, kiedy no, nie wierzy w to, co robi, albo chce to robić tylko dla pieniędzy, jeżeli napotka pierwsze trudności, może szybko po prostu zrezygnować z tego, szybko może stracić motywację. Wydaje mi się, że ci, którzy naprawdę wierzą w to, co robią, jakby są w stanie przetrwać i są w stanie to połączyć później z jakimś satysfakcją finansową.
możliwości zdobycia środków na inwestycje jest sporo. Jak wybrać najlepszą? O pomoc poprosiliśmy eksperta. Nie ma jednego idealnego źródła finansowania działalności gospodarczej. Każdy z przedsiębiorców, czy też osób, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą, powinna dostosować to źródło do swoich potrzeb, do planu rozwoju swojego biznesu. Tak naprawdę punktem wyjścia powinien być dobrze przygotowany biznesplan, który określi nam, jakich środków finansowych potrzebujemy. Młody przedsiębiorca czy osoba z pomysłem ma kilka źródeł dofinansowania do wyboru. Czy będą to bezzwrotne dotacje unijne, te cieszą się zdecydowanie największą popularnością, ale są coraz trudniej dostępne. Myślę, że niedocenianym źródłem finansowania są nisko oprocentowane pożyczki udzielane przez wyspecjalizowane do tego typu działalności instytucje, fundusze pożyczkowe, a także najciekawsze pomysły, najbardziej innowacyjne, a z drugiej strony najbardziej ryzykowne i takie, które wymagają największego kapitału, mogą starać się o środki od aniołów biznesu, funduszy seedowych, funduszy typu venture, które w zamian za udziały są w stanie dokapitalizować taki interesujący pomysł na biznes, czy też młodą firmę. Panie Pawle, jaka była historia przedsięwzięć, w które był Pan zaangażowany? Na początku lat 90. wraz z grupą moich partnerów, przyjaciół, założyliśmy parę przedsiębiorstw. Następnie te przedsiębiorstwa przez okres początku lat 90. rozwijaliśmy i doprowadziliśmy je stopniowo do pozycji wiodących w swoich branżach. Kolejnym krokiem było przekształcenie całej tej grupy przedsiębiorstw w holding finansowy. Kolejnym wyborem było upublicznienie części ze spółek przez nas posiadanych, prowadzenie ich na giełdę papierów wartościowych w Warszawie. No i potem już naturalną konsekwencją było przekształcenie tego w grupę funduszy inwestycyjnych. Dzisiaj firma BB Investment zarządza grupą funduszy inwestycyjnych działających w branży private equity, nakierowane na inwestycje w nowe technologie, w alternatywne źródła energii, a także mam jeden duży wehikuł właśnie działający w branży deweloperskiej, czyli budowlanej, można powiedzieć. Jakie są sposoby pozyskiwania kapitału na prowadzenie firmy? To jest oczywiście diametralnie było zróżnicowane w latach 90., bo to jest pewnie ciekawe porównanie tych dwóch światów. W latach 90. praktycznie nie istniały instytucje, które oferowałyby kapitał w początkowej fazie rozwojowej. A więc właściwie opierało się to o środki własne, o środki pozyskane od znajomych, krewnych. Dzisiaj to jest diametralnie inna sytuacja. Można powiedzieć, że polski rynek finansowy dzisiaj już oferuje, no może nie wszystkie, ale olbrzymią większość produktów dla finansowania rozwoju przedsiębiorstw, poczynając od różnego typu funduszy, które finansują przedsięwzięcia w fazie tej początkowej, tak zwanej startupowej, czyli zalążkowej, poprzez różnego typu fundusze venture capital, a kończąc na funduszach private equity, prawda, czy rozwinięty rynek giełdowy, z niedawno uruchomionym rynkiem New Connect, który jest też adresowany do przedsiębiorstw w zasadzie w początkowej fazie rozwoju. No i wreszcie kończąc na różnego typu funduszach unijnych i oczywiście już w pełni rozwinięty rynek kredytu bankowego. A co jest najistotniejsze dla osób, które chcą pozyskać kapitał?
jeżeli chce się aspirować czy aplikować jakieś środki z jakiejś instytucji finansowej, to najważniejsze jest dobre przygotowanie do tego. To znaczy, ja myślę, że wiele osób, które usiłują uruchamiać jakieś przedsięwzięcie, niepotrzebnie najpierw próbują testować możliwości i idą z pewnym nieprzygotowanym jakby modelem biznesowym, prezentacją tego modelu biznesowego. A jest taka stara prawda, że nigdy nie ma się szansy zrobić drugi raz pierwszego wrażenia, prawda? Także że wydaje mi się, że to dobre przygotowanie samego modelu, dobry opis, przemyślany opis tego, co chce się zrobić, jest jednym takim podstawowym elementem. Drugim, równie ważnym, to jest kwestia samego zespołu, który to prezentuje, to znaczy jego pasji, jego wyczuwalnego zaangażowania w ten projekt i jego oddania temu projektowi. Nie ma nic gorszego jak takie przeświadczenie, że ktoś chce realizować projekt na umowne pół gwizdka, prawda, i jednocześnie chce ryzykować nie swoje pieniądze, tylko pieniądze właśnie jakiejś instytucji. Dużo życzliwiej patrzy się na projekty, w których autorzy tego projektu przychodzą, ale jednak widać, że są skłonni zaryzykować jakieś swoje środki. To wcale nie muszą być często duże środki, ale widać, że oni także, że to nie jest tylko tak, że oni jak gdyby aplikują o pieniądze skądś, ale także coś zaryzykowali. A co mógł Pan doradzić początkującym przedsiębiorcom? Przede wszystkim, żeby się w ogóle nie bali zakładać przedsiębiorstwa, bo to jest jakby dla mnie klucz. To znaczy, wydaje mi się, że to jest olbrzymia przygoda, ale przygoda w sensie konstruktywnym i która daje olbrzymią niezależność. No a w przypadku, kiedy się powiedzie, to daje też duży sukces, prawda, finansowy. Warto dobrze rozważyć źródło finansowania naszego biznesu. Z pewnością zminimalizuje to ryzyko porażki na samym początku działalności. Thank you.